Żeby nie gotować się jakoś strasznie długo w tych korkach. Zapłaciliśmy za diesla na razie najtaniej. Także trzymajcie kciuki. Myślałem, że będzie jeszcze lepiej. Już podjechała ochrona i powiedzieli, że nie możemy tu zostać na noc. Za cały zabieg zapłaciłem. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Opuściliśmy już te dzikie plaże, dzikie miejscówki i no, po miesiącu wjeżdżamy znowu do wielkiego miasta, czyli do Aten. Tak, jesteśmy już w Atenach, udajemy się na naszą miejscówkę, na której staliśmy w poprzednich odcinkach z Aten. Mam nadzieję, że sezon jeszcze się nie rozpoczął i będzie tam kawałek miejsca. Także, no co? Ruszamy, tak? No ruszamy. Jest gorąco. Temperatura po prostu ma sięgać 20, nie wiem, 8 stopni, 9, ale tak, wiecie jak to trochę. W mieście. Czasami jeszcze bardziej się robi gorąco. Miasto jak to miasto, troszkę zakorkowane, ale może nie będzie tak źle. Wybraliśmy taką porę, żeby nie gotować się jakoś strasznie długo w tych korkach. Już dawno klimy nie włączałem w samochodzie. No teraz się przydaje. No. Po drodze zatankowaliśmy paliwo, zapłaciliśmy za diesla na razie najtaniej, odkąd jesteśmy w Grecji. Było to euro 57 za litr. I od razu zapytałem się na miejscu, czy mogę zatankować wodę. Pan mi pozwolił, był kran, normalnie dobiłem do pełna wszystkie nasze zbiorniki. Także jesteśmy zabezpieczeni na Ateny. Możemy tu być bardzo długo, ale nie będziemy. Mam nadzieję. Może nie bardzo, ale na parę dni się przyda. Tak. Zapomniałem wam powiedzieć, tankowaliśmy na stacji Agip. No, także tam było najtaniej. Naokoło wszędzie było po euro 68, euro 73, a tam euro 57. Za 70 litrów diesla zapłaciłem 110 euro. Także super. I znowu możemy podziwiać Akropol. Po raz kolejny. I znowu możemy podziwiać też wąskie uliczki. Nie wygląda to kolorowo, słuchajcie. Parking, który miesiąc temu świecił pustkami. Ja. Teraz widzę autobusy ustawione wręcz dwurzędowo. No, dwurzędowo, masz rację. Nieźle. No to nie staniemy raczej. Trzeba wykręcić. Chyba po prostu zaczął się już sezon w Atenach. No, chyba tak. A ja myślę, że ja tutaj zaparkuję normalnie na ulicy. Jesteśmy na miejscu. Udało się znaleźć miejscówkę na ulicy, no tam, gdzie te autobusy chyba na razie nie można już stawać. Tak. Sezon się zaczął na dobre. Korzystając z okazji, że jesteśmy znowu w Atenach, idziemy pochodzić trochę, bo nie wiadomo, jak się będę czuł po zabiegu. I czy będzie później można pochodzić, tak, więc korzystamy, tak jak Paweł mówi, z okazji. No cóż, nie będziemy wam już tych Aten pokazywać, nie będziemy przynudzać, bo zrobiliśmy już dwa filmy, także jak ktoś nie oglądał, to można wrócić do tego. Tak, a my jedziemy po prostu się zrelaksować, pochodzić bez kamery po Atenach i w takim razie do zobaczenia jutro. No, jutro wsiadam w metro, jadę do szpitala i na pewno wam opowiem, jak się czuję, jakie wrażenia, jak to w ogóle wyglądało, czy jest strasznie, czy nie jest strasznie, wszystko się okaże jutro. Podzielę się z wami tymi informacjami, bo może ktoś ma obawy przed takim zabiegiem, a w sumie może nie ma czego się bać. Zobaczymy. Zobaczymy. Także do jutrka. Cześć, witajcie. Ja już prawie przy stacji metra, do której zmierzam. Piękny widok na Akropol z tyłu. Pusto na mieście. Niesamowite. Po prostu nie ma nikogo.
Cudowne uczucie. Dobra, bo się spóźni. Jestem już na miejscu, także trzymajcie kciuki. No jest godzina 18. Wypuścili mnie właśnie i lecę do Moniki. Wszystko wam opowiem, nie jest źle. Mogło być gorzej. Także do później. Poznajecie to miejsce? Tak, tak. Już tu kiedyś byliśmy, jak byliśmy w Atenach. Jest to marina. Przyjechaliśmy tu w nocy. Jedną noc spędziliśmy pod Akropolem, ale było tam tak bardzo głośno, że musieliśmy się ewakuować, bo Paweł nie był tam w stanie odpocząć. Na szczęście najgorsze jest już za nami. No, najwyraźniej zaczyna się sezon, bo tu też jest bardzo ciasno. Wcześniej było tu puściutko na tym ogromnym parkingu, ale pewnie już chcielibyście zobaczyć, jak się czuje Paweł. Także idę do vana, bo on tam sobie odpoczywa. Dzień dobry. Hejka, witam was bardzo serdecznie. Witam i o zdrowie pytam. No nie źle, no na pewno jest lepiej niż było ostatnio, ale myślałem, że będzie jeszcze lepiej. Może dlatego taki jestem trochę niezadowolony. Ale nie, no jest dobrze. Osłabiony chyba raczej. Osłabiony, no. Jak już wam wspominałam, jest w tej marinie teraz dosyć ciasno. Jest dużo aut, dużo więcej jachtów niż wtedy, jak byliśmy miesiąc temu. Sezon się zaczyna na całego. No i mieliśmy niezły cyrk, jak tu przyjechaliśmy, bo nie zdążyliśmy jeszcze zaparkować, a już podjechała ochrona i powiedzieli, że nie możemy tu zostać na noc. Tak, wywiązała się krótka dyskusja i dzięki temu, że jesteśmy z Polski, pan ochroniarz, okazało się, że jego dziewczyna jest z Polski i pozwolił nam zostać na jedną noc. Jednak niestety jego menadżer miał jakieś sapy i powiedział, że nie, że jednak nie. No i my ja wtedy opowiedzieliśmy historię, że jesteśmy, Paweł jest po szpitalu, że tak, po prostu że nie może kierować. Niedawno wyszłem, mówię, że ja stąd już nigdzie nie jadę, że przyjechałem tu w nocy, że tam było głośno, gdzie byliśmy poprzednio i on, a okej, okay, jak ze szpitala, to spoko, możecie tutaj spać. No ale pan menadżer oczywiście chciał dowód. Potwierdzenie. No, na szczęście miałem rachunki ze szpitala za opłatę, za zabieg i za pobyt w szpitalu, także pokazałem mu to wszystko, pokazałem mu również bransoletkę, porobił zdjęcia, wysłał menadżerowi i powiedział, że możemy tu zostać tyle, ile chcemy. Długo nie chcemy tu zostać, nie. Bo tu też nie jest teraz cicho, także zostaniemy tyle, ile musimy tak naprawdę. Nie, jest, słyszycie, co tu się dzieje, cały czas motory, stuningowane samochody po prostu całą noc. Koszmar. Ale w związku z tym, że dzisiaj odcinek kulinarny, to trzeba coś ugotować, no nie? No jako, że Paweł musi być na takiej lekkostrawnej diecie póki co, to postanowiłam zrobić zupę szparagową. Mamy piękne szparagi, ostatnio kupiłam. Poczyniłam już tu przygotowania, pokroiłam w kostkę jakieś 4 ziemniaki, jedną marchewkę. I ziemniaki podsmażę na 2 łyżkach masła i do tego jeszcze dodam 2 łyżki oliwy. Do tego dorzucę 3 ząbki czosnku posiekanego i na razie tyle. W międzyczasie, jak podsmażają się ziemniaki, przygotuję szparagi. Trzeba odłamać te twarde końcówki. One się ładnie łamią w takim odpowiednim miejscu tu, na dole. Co, one są niejadalne? No będą takie łykowate, więc no widzisz, to jest takie suche, więc o, tu jest nawet... Szparagi pokroiłam w takie grubsze talarki. Zostawiłam oczywiście główki, bo one są najdelikatniejsze, no i mogą gotować się w całości.
Ale zapachy, moni, głodny się robi. Pachnie, pachnie. Dodaję do ziemniaków łyżeczkę, taką płaską łyżeczkę kurkumy. Będzie żółty, piękny kolor. I łyżeczkę lubczyku, żeby Paweł szybko wracał do formy. Monika tam sobie pięknie gotuje. Ja wam tak w międzyczasie szybko opowiem, jak tam było w szpitalu. Otóż szpital okazał się trochę bardziej nowoczesny niż ten, w którym byłem ostatnio. Obsługa oczywiście profesjonalna, przemili ludzie, pielęgniarki, lekarze, wszystko było super. Na wstępie rano od razu musiałem zrobić test PCR. Na szczęście wyszedł negatywny, potem trafiłem na oddział. Na sali jeszcze oprócz mnie były dwie osoby, które też czekały na ten sam zabieg. No i w sumie tam powymienialiśmy się adresami. Mamy fajnego przyjaciela, nowego Greka, który zapraszał nas na Korfu. Także chyba na Korfu kiedyś pojedziemy na pewno. Sam zabieg, no wiadomo, no nic nie czułem, bo byłem w kompletnej narkozie. Na salę trafiłem o 10.20, a na swoją salę z powrotem wróciłem o 12.20, czyli w sumie nie było mnie 2 godziny, ale wiem, że długo leżałem, tak pamiętam trochę przez mgłę, że długo leżałem gdzieś tam jeszcze w jakichś tam dolnych partiach szpitala. No i to tak, no boli mnie, ale mniej niż ostatnio. Lekarz trochę mnie zasmucił, ponieważ powiedział, że na rower mogę wrócić dopiero za 1,5 miesiąca i to jest taka naprawdę górna granica, że najlepiej jakbym troszeczkę dłużej jeszcze odczekał. A do ćwiczeń jakichś tam regularnych mogę wrócić za jakieś tam 3-4 tygodnie. Także no, muszę odczekać, powolutku będę wracał do formy. Ubolewam nad tym faktem, ponieważ prawdopodobnie nawet raz nie zapedałuję w Grecji. No ale cóż, może kiedyś sobie to odbiję. Chciałem wam jeszcze raz bardzo podziękować za każdą wpłatę, która wpłynęła na naszą zbiórkę. Dzięki śliczne. Za cały zabieg zapłaciłem 1600 euro plus około 100 euro. Potem zapłaciłem jeszcze za ten test i za leki. Także 1100 euro poszło do kliniki doktora Papasa, a 500 euro płaciłem na dole za pobyt w szpitalu jednodniowy. No, sporo sobie liczą, no ale cóż, tak się umówiliśmy i taka była cena. Także czekam teraz na lepsze dni, które mam nadzieję, że nastąpią wkrótce i będę mógł znowu cieszyć się pełną wolnością van life'u. No ja niestety nie byłam z Pawłem osobiście, bo wiązało się to z różnymi testami i tak dalej i kosztami, więc wspierałam go zdalnie, że tak powiem. Byliśmy na łączach. Paweł pojechał sam, ja go później tylko odebrałam i razem wróciliśmy sobie do naszego domku na kółkach, no bo trochę był skołowany, muszę powiedzieć, jak już wyszedł z tego szpitala. Skołowany, bo jakoś, muszę powiedzieć, strasznie długo działała ta narkoza. Naprawdę, ja bałem się w ogóle do metra wejść i przejechać metrem. Miałem takie dziwne odczucia, ale jakoś ten lęk, że tak powiem, przetrwałem i... Siku jeszcze nie mógł zrobić. Bo po zabiegu po prostu nie wypuszczą pacjenta, dopóki nie zrobi siku, bo może być takie pooperacyjne zatrzymanie moczu. No i tak się zestresowałem, że 2 godziny czekałem w szpitalu, aż zrobię siku. Kurde, wypiłem chyba 3 litry wody, już te pielęgniarki się tam śmiały ze mnie. Pod prysznic mi kazały wchodzić, ciepłą wodą się polewać, no ale... W końcu się udało. A wiecie, jak zrobiłem to siku? Odkręciłem sobie w kranie wodę i słuchałem, jak leci, i mi się zachciało w łazience. Jak małe dziecko, musiałeś wrócić do dzieciństwa po prostu. Przez chwilę tak, ale już teraz będzie tylko coraz lepiej z każdym dniem. Ziemniaczki są już trochę podsmażone, zalewam je bulionem. Chyba bulion z knora to podstawa. Nie, jest to bulion taki warzywny, wcześniej przygotowany. Zupa prawie wege, oprócz masła. Można masła nie dodawać, zrobić na samej oliwie. Będzie typowo wege. Dobra, wrzucam teraz szparagi, wszystkie razem. Dalej gotujemy jeszcze. Ile? No, aż będą miękkie szparagi i ziemniaki. Do zupy można dodać koper, można dodać szczypiorek świeży, natkę pietruszki. Ja mam tylko natkę pietruszki, więc dodam to, co mam po prostu. Taka vanlife'owa zupa.
zupa już prawie gotowa. Na koniec dodajemy śmietanę 30%. No bo jak już dodaliśmy masło, no to dodamy jeszcze i trochę śmietanki. To jest oczywiście słodka śmietanka. Dlatego mogę ją sobie tak lać bezwiednie do tej zupy i wiem, że mi się nie zważy. Bo jest tłusta, 30% i do tego słodka, więc temperatura też się zgadza. Wygląda pięknie, zobaczymy jak smakuje. Nie powiedziałam Wam o jeszcze jednym bardzo ważnym składniku. Jako, że jesteśmy w Grecji, no to trochę zgreczyliśmy tą zupę. I na koniec dodaliśmy pokruszoną fetę. Matko, jakie to jest dobre. Przepyszne. Jutro wstanę, będę zdrowy. Cudowne. Dobra z fetą. No. Fajnie, ta feta tak się trochę rozpuszcza w tej gorącej zupce. Przełamuje ten smak słodkiej śmietany. Takiego kwasku daje. Piąteczka. Musicie spróbować, bo jest petarda. Przepis będzie pod filmem oczywiście. Jak zawsze. Tak jak przewidywaliśmy, nie wytrzymaliśmy długo w Atenach. Odjechaliśmy na miejscówkę, z której ostatnio robiliśmy live'a. Niedaleko, jakieś pół godziny, 40 minut drogi. Było tutaj dużo ciszej, spokojniej, piękny widok, kojący głowę, nerwy. Paweł sobie mógł tu odpocząć, wyspać się wreszcie. No i chyba nabrał sił, bo wydaje mi się, że już robi sobie śniadanie. No proszę, Paweł chyba już w ogóle nabrał sił, bo już się zabrał za naprawianie moskitiery. No, chciałem sobie odsłonić, kurde, i tu znowu się zablokował. Szyny, ja ci sunę. No masakra jest normalnie z tą naszą moskitierą. No, jak ale... tam śniadanko? No, takie będzie śniadanko. Co, pomidorek, sałatka, serek mamy, owczy. Bardzo dobry. Zrobiłem sobie taką sałatkę wczoraj z awokado, z czosnkiem, z oliwą, pastę z cytryną. Chyba. Oj, pasta, tak. Także jest wszystko ok. Już się nie mogę doczekać, kiedy coś zjem. Śniadanko wyborne, jak widzicie, apetyt mi dopisuje, wracam do zdrowia. No jednak to, co mi się przydarzyło, to jest po prostu pikuś, drobiazg przy tym, co niektórym ludziom się przydarza w życiu. Przyszła do nas bardzo smutna wiadomość od jednego z naszych widzów o chorobie 4-letniego Stasia Zielińskiego. No jest to dystrofia mięśniowa, bardzo rzadka genetyczna choroba, która powoduje zanik mięśni. No i powolną niestety śmierć. Cierpienia. Czyli no zanik mięśni tych, których używamy do chodzenia, później jest zanik mięśni, których używamy do oddychania, czyli jest respirator. No i na końcu w pełnej świadomości przestaje nam pracować serce, które też jest mięśniem i... No ja sobie po prostu czegoś takiego nie wyobrażam. Koszt leczenia to 15 milionów. Jest to jakaś horrendalna kwota. Ja nie wiem, skąd się te ceny biorą w tych koncernach farmaceutycznych. Słuchajcie, 15 milionów złotych za lek. To jest po prostu jak można wyceniać ludzkie życie? Jak szantaż, jak jakiś okup po prostu, bo nie wiem, jak rodzice mogą się czuć w takiej sytuacji. 15 milionów za życie dziecka. Mamy nadzieję, że tą kwotę uda się uzbierać. Mają dwa lata, bo do szóstego roku życia ten lek musi być podany, bo później już on nie działa. Także no mają dwa lata, teraz ma Stasio 4. Tak, maksymalnie dwa lata. No choroba szybko postępuje, także czas tutaj jest bardzo ważny. Wiemy, jak potrafiliście nam pomóc.
Więc może też ktoś z Was będzie miał możliwość, żeby pomóc również Stasiowi. Można wpłacać, jeżeli ktoś nie rozliczył się jeszcze z podatku, można po prostu przekazać 1,5% swojego podatku. Jest zbiórka na Się Pomaga, do której oczywiście wrzucimy link pod filmem. No można też wysłać SMS-a, który kosztuje 6,15 zł. No myślę, że każdy z nas ma telefon i tego SMS-a, przynajmniej SMS-a za 6 zł można wysłać. No jest to nas paręnaście tysięcy, także no byłaby to jakaś pokaźna kwota. My oczywiście pomożemy również ze swojej strony i bardzo prosimy Was o jakąkolwiek wpłatę dla pomocy dla Stasia. No i trzymamy kciuki. No. Trzymamy kciuki za Stasia. Mamy nadzieję, że zdążymy uzbierać tą kwotę na czas. Jego rodzicom życzymy dużo siły i nie poddawajcie się. Wszystko będzie dobrze. Tak, w ludziach jest moc. Także słuchajcie, udostępniajcie linki, mówcie znajomym o tej całej akcji. Niech to się rozniesie po całej Polsce. Niech Stasio ma życie. Ma dopiero 4 lata, cały świat przed nim do odkrycia, także no kurde, musi być dobrze, nie ma innej opcji. Trzymamy kciuki również za Patrycję, która też w piątek, tak jak Paweł, przeszła operację tej samej części ciała, tak. Także dużo zdrówka, Patrycja. Dużo zdrówka, Patrycja. My jesteśmy z Patrycją cały czas w kontakcie, wymieniamy się doświadczeniami bólowymi i przebiegiem kuracji, także jest dosyć śmiesznie. Ale również chcieliśmy pozdrowić Marka Zaugen, mieliście okazję go poznać w którymś filmie, jak jechaliśmy do Polski. Marek przeszedł operację serca. Wreszcie, tak, wreszcie. Odbyła się operacja, dochodzi do siebie, także Mareczku, dużo zdrówka. No i Wam wszystkim też życzymy dużo zdrówka. I cóż, tym optymistycznym akcentem będziemy się już żegnać. Tak, idziemy na spacerek, który lekarz mi zalecił. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i już w następnym odcinku zaczynamy podróż po Pelopones. Trzymajcie się, hej! Zaczął sezon. Nie. Coś ma... Nie, no bez sensu. Zobacz, głowy nam ucinasz. Teraz jak się zaczęło ładnie kroić, to ty nie nagrywasz, ty cię. Jak dupka puchata. Dupka puchata jest puchata.